Co by było, gdyby Jarosław Kaczyński 20 lat temu zrobił coming out i powiedział: jestem gejem? Problem polega na tym, że gdyby Kaczyński był gejem, to by tego nie zrobił, ale ja nie sądzę, żeby Kaczyński był gejem. I mówię to każdemu. I tam pan minister Mariusz, na szczęście Kamiński, wydał pewną decyzję o zamknięciu pewnej federacji, Federacji Heilik. Chciałem ciebie zapytać, czy te decyzje wstecz będą w jakiś sposób weryfikowane? Natomiast ja tej sprawy konkretnie nie znam. Myśmy to obiecali, będziemy przeglądać. Dlaczego marszałek Grodzki, wiedząc, że dzisiaj już nie ma Ziobry, nie ma Wąsika, nie ma Kamińskiego, czego sam nie zrezygnuje z immunitetu i nie... Wiesz co, to jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, przysięgam ci. Dzisiaj naszym gościem jest polityk, marszałek Senatu, Misiek Kamiński, bo tak samo sobie mówi Misiek wieczorową porą, ale ja bym dodał tylko jedną rzecz. Czy pan marszałek, jako człowiek zmieszany i trochę wstrząśnięty decyzjami prezydenta Dudy, już doszedł do siebie? Trochę tak, znaczy dochodzę do siebie, chociaż za każdym razem, przed chwilą dosłownie, zanim tutaj, zanim włączyłem się waszej gościnnej platformy i zaczęliśmy ten dialog, obejrzałem sobie zdjęcia i też się wstrząśnięty jestem i niezmieszany, bo zobaczyłem, jak pan prezydent coś tam próbował po angielsku, zdaje się w Davos, komuś objaśniać, i powiem szczerze, że o ile mi wstrząśnięcie i zmieszanie przeszło po jednym, to przynajmniej zmieszanie po tym, jak polski prezydent bryluje na zachodnich salonach, to pozostaje niestety już na trwałe między nami. No, moim zdaniem to dobrze, że on tak kaleczy ten angielski, bo skoro jechał do tego Davos donosić na Polskę albo próbować wytłumaczyć, że mamy więźniów politycznych w Polsce, to chyba mu się nie udało to za bardzo, tak mi się wydaje przynajmniej. No ale sam, no to jak to, być może Pan Bóg mu język poplątał po prostu w przerażeniu, co ten człowiek chce złego powiedzieć o własnej ojczyźnie. W Polsce nie ma więźniów politycznych, choć byliśmy o krok od tego, by oni byli. Dlatego, że ja przypomnę, że w Polsce zakuwano przeciwników władzy w kajdanki, jak mecenasa Giertycha, którego zakuto w kajdanki w budynku sądu, a później kolejne sądy stwierdziły, że nawet nie było przestępstwa. Przestępstwa nie było, za które rzekomo, nie że Giertych nie jest związany, może nie wiadomo, czy jest, może w ogóle przestępstwa nie było, a mimo to wiadomo, że z tego powodu, że jest jego przeciwnikiem. Kiedy teraz obserwujemy kolejne posiedzenie komisji do spraw wyborów kopertowych i posłowie Porozumienia opowiadają, przecież byliśmy świadkami opowieści o wybuchu Mariusza Kamińskiego pełnym nienawiści, który groził dokładnie przeciwnikom politycznym tej władzy, wewnątrz tej władzy, bo to byli przecież jeszcze wtedy ludzie wewnątrz tej władzy, on co zeznał pod przysięgą poseł na posiedzeniu komisji sejmowej, on groził więzieniem i tak dalej swoim przeciwnikom politycznym. Więc jeżeli w Polsce grozili więźniowie polityczni, to pod reżimem PiS-u, tak. W tym kierunku to oczywiście szło i dlatego chcieli zawłaszczyć wymiar sprawiedliwości i o wymiar sprawiedliwości byli w stanie pokłócić się z Europą do tego stopnia, by stracić dla Polski, albo o mało co nie stracić dla Polski gigantycznych pieniędzy. Żebyśmy się dobrze, kochani, zrozumieli. Oni też chcieli tego szmalu z Brukseli. Żeby było jasne, jasne, że chcieli, bo przecież wiedzieli, że jak tyle pieniędzy przypłynie, to oni z tego też dużo będą mogli nakraść. Więc oni nie byli przeciwko pieniądzom z Brukseli. Tyle tylko, że jak na jednej szali mieli dużą kasę z Brukseli, gdzie się mogliby jeszcze bardziej nachapać, ale mieliby nie pod kontrolą własną wymiar sprawiedliwości, to po co im te pieniądze z Brukseli? Nie będą mieli jak kraść, skoro wymiar sprawiedliwości będzie ich mógł za to rozliczać. Więc im dlatego nie były potrzebne pieniądze z Brukseli, jeżeli razem z tymi pieniędzmi miałby iść wymiar sprawiedliwości, który by ich de facto kontrolował. Oczywiście nie tylko w sprawie tych pieniędzy, tylko szerzej chodziłoby o kontrolę. I oni dlatego, dla wymiaru sprawiedliwości, byli w stanie pójść na wojnę z Brukselą. Więc dzisiaj Duda, opowiadając te dyrdy mały, niezależnie od tego, czy on mówi po polsku, czy mówi fatalnie po angielsku, za każdym razem gada głupoty. Po prostu. I to jest problem. No dobrze. A po pierwsze mamy Tomka, więc witamy Tomka już na pokładzie. Witamy Tomka. Panie marszałku, Wysoki Sebastianie, witam. Dzięki za, bo ja zawsze jak ktoś do mnie, bo ja strasznie nie lubię, tak między nami nie lubię, jak do mnie mówią panie marszałku, no poza tymi oficjalnymi, no kiedy muszą, ja strasznie się wściekam, więc jak ktoś do mnie mówi panie marszałku, to ja zawsze, a gdzie Wysoka Izbo? Ja, jak jest marszałek, to musi ci Wysoka Izba, więc... Ale ja to panie marszałku... No to dobrze, panie Michale, to ja to takie to trochę Michał, moje marzenie, prostu, bo ja... Naprawdę. Dobrze, Michał, a w sumie na YouTubie przecież mój program na YouTubie jest Misiek wieczorową porą, mam taką ksywę, mówcie jak chcecie, to naprawdę... Dobrze, Miśku. Ja zawsze miałem takie marzenie, żeby wystąpić przed Izbą, więc tak połowicznie powiedziałem to, co bym zaczynał. Panie marszałku, Wysoki Sebastianie, może kiedyś powiem Wysoka Izbo. Przepraszam za lekkie spóźnienie, ale po prostu sprintem z lotniska taksówką udało się, jestem, dziękuję, witam serdecznie. Dobrze, to jeżeli przechodzimy na YouTube'ową wersję, to Michał, Sebastian, Tomek, będzie nam wszystkim łatwiej i szybciej, że tak powiem, w tym zakresie. Dzięki za tą propozycję. A więc tak, jeżeli mówimy o tej dużej kasie, to ja mam, słuchaj, takie pytanie bardzo humanitarno-społeczno, takie no, dobroduszne. Czy już udało ci się wpłacić pieniądze na zbiórkę dla Kamińskiego i Wąsika? Nie będę wpłacał na tę zbiórkę i tu z takich powodów, że jakbym miał na coś wpłacać, to mam lepsze cele. Mam lepsze cele, bo są w Polsce rzeczy, na które warto wpłacać. Ja się nie chwalę, na co wpłacam. Mogę wam tylko powiedzieć, że taką rzeczą, na którą więcej dawałem pieniędzy przez ostatnie prawie już 2 lata, to były sprawy związane z wojną na Ukrainie. I uważam tak, że na takie rzeczy warto dawać pieniądze, bo to o nasze także bezpieczeństwo. Poza wszystkim innym to jest wojna o to, żebyś ty mógł jeździć dzisiaj spokojnie po Hanoi, jak rozumiem, i nie musiał z polskim paszportem do tego Hanoi uciekać przed wojskiem w Polsce, żeby nie być posłanym na front, a drugi kolega, który jak rozumiem jest w Warszawie, może siedzieć normalnie i no ale gdzieś w Polsce, czy też nie? Nie, na Bali. No okej, ale chłopaki, dobra, to... Ale w każdym razie jesteście tam na legalu, ale możemy wrócić, tak. Ale możecie wrócić i jak wrócicie, to po pierwsze nie zaciągną was w kamasze, nie wyślą was na front, a ja mam kumpli. Którzy są na froncie. Kochani, wiecie, to zupełnie inaczej patrzysz na takie sprawy związane z wojną, jak goście, z którymi piłeś wódę, z którymi rozmawiałeś, z którymi się obejmowałeś, z którymi po prostu wiele cię rzeczy łączy. Tacy goście piszą ci SMS-a, że idą na front. Albo, że ich dzieci idą na front. No bo jestem w takim wieku, że moi rówieśnicy to mogą być i sami na froncie, i jeszcze jak się wcześniej postarali, to mogą mieć syna na froncie. I ja znam takie przypadki. I dlatego ja mnie strasznie wścieka jakieś antyukraińskie w Polsce gadanie, dlatego że naprawdę ci goście dzisiaj życie nie ryzykują, tylko oddają za nasze bezpieczeństwo. Bo to jest dokładnie to, o czym mówię. Jeżeli można, to ja tu, Sebastian, to wie, ty może Michale nie wiesz, ja w pierwszym etapie wojny jeździłem, byłem kilka razy z pomocą, zbieraliśmy pomoc i zawoziliśmy, byłem w Charkowie objętym wojną, byłem w Złotym Rogu, byłem sam osobiście, rozwoziłem, rozdawałem tym ludziom te dary, ja widziałem te miny i mnie, ja mogę przekląć, bo ty może nie możesz, jesteś marszałkiem i mnie chuj strzela za przeproszeniem, jak mówią, jak tam jest dobrze, jak tam jest fajnie, jak to dalej idą, bo ja widziałem babcię, w której dom strzelił czołg i ona mieszkała, ja tam byłem, widziałem i nikt nie powie inaczej, jak ona sobie pałatkę powiedziała, namiot rozbiła w ogrodzie, babcia 80-letnia i prosiła, żeby tylko miała kuchnię gdzie ugotować, bo nam w tej pałatce będzie mieszkać. I ja to widziałem, bo ja jej sam osobiście dawałem jedzenie i tak dalej. Więc jest mi to bliskie i wiem, o czym mówisz i ja też uważam, że my pomagając Ukrainie, nie pomagamy żadnej Ukrainie, tylko pomagamy sobie. Oczywiście tym ludziom też trzeba pomagać. To jest gest humanitarny i ja nie patrzę też Ukrainie czy Polak, to jest człowiek, jemu trzeba pomóc, ale to jest w dobrze pojętym interesie Polski, a nie w niczym innym i tyle. Dokładnie tak, ale bo zaczęło się pytać, czy daje, nie, więc jeżeli na coś trzeba dawać, to nie na Kamińskiego, tylko na uchodźców z Ukrainy albo na wojnę. Mnie nie wolno było dawać pieniędzy jako polskiemu obywatelowi, ani zbierać, ani dawać pieniędzy na broń. Ja zbierałem pieniądze w Polsce, w Stanach na kamizelki kuloodporne, które są rzeczami, które absolutnie nikogo nie zabijają, ale życie chronią. Więc także dla kogoś, kto ma moralne problemy z dawaniem komuś broni, bo ja rozumiem takie moralne problemy, chociaż teraz trzeba walczyć po prostu, ale ja rozumiem, że ktoś ma z tym problem, to danie kamizelki czy danie pieniędzy na kamizelkę kuloodporną z tego problemu moralnego cię zdejmuje. Ale wracając do Kamińskiego, to nie są żadni przecież, kochani, więźniowie polityczni, bo to nie jest mój bonmot, ale bardzo fajny. Polityk w więzieniu nie jest więźniem politycznym, prawda? Tak jak lekarz w więzieniu nie jest lekarzem, nie jest więźniem medycznym i tak dalej, i tak dalej. Zaraz będziemy mieli więźnia paliwowego może, Obajtka, to będzie więzień paliwowy następny. Ten gość siedzi dzisiaj w areszcie, poza wszystkim innym. Nie siedziałby w tym areszcie, gdyby Andrzej Duda sięgnął pod długopis i uczynił coś, co niestety, ale legalnie może zrobić. Z powodów, które dzisiaj każdy może zadać sobie pytanie, tego nie robi. I dlatego, kochani, bo teraz jedziemy do polityki już takiej stricte. Dlatego im się to wszystko sypie na poziomie komunikacyjnym. Dlatego, że trudno zbudować, rozumiecie, trudno być wiarygodnym, już niezależnie od tego, w jakim języku Andrzej Duda będzie opowiadał o więźniach politycznych w Polsce, to każdy może mu powiedzieć, ale stary, o czym ty mówisz? Weź podpisz akt ułaskawienia i ci goście wyjdą na ulicę. O co chodzi? A ja proszę wszystkich widzów o stawianie lajków. Kochani, dlaczego zapomnieliście o tym? O stawianie lajków proszę i o subskrybowanie waszego kanału. A przy okazji, jak postawicie lajk na moim kanale i będziecie subskrybować mój kanał, to też będzie dobrze, ale nie zapominajcie o kanale, na którym mnie oglądacie. To ja mam takie pytanie, właśnie o co chodzi? Dlaczego Andrzej Duda wybiera długą drogę, nie do końca pewną drogę budowania martyrologii przez, nie wiem, uwięzienie alkoholika i przestępcy, dwóch przestępców i wybiera tą drogę zamiast wziąć ten długopis, swoją lewą rączkę i podpisać jednym dokumentem ułaskawienie i wyciągnięcie ich? Po co on i dlaczego on to robi, twoim zdaniem? Znaczy, intencja jest tak oczywista, że jest na tyle oczywista, że nawet elektoratowi PiS-u się nie chce protestować w tej sprawie, tak? Bo intencja jest oczywista, zrobić z nich sztucznych więźniów politycznych, sztuczną martyrologię, tak jak oni bardzo wiele rzeczy robili sztucznie, ja to nazywałem niby. Smoleńsk. Niby demokracja, niby marszałek, niby prezydent, niby, wszystko jest na niby. No i teraz mamy niby więźniów politycznych, bo to się odwróciło i są teraz w opozycji. Ale ludzie czują, że to jest na niby. Rozumiecie? Tak jak czują, że prezydent jest na niby i że to prezydent nie ma władzy, bo nawet Kaczyńskiemu się nie chce z nim rozmawiać. Że on realnej władzy nie ma, tak? Takiej politycznie rozumianej, ma konstytucyjną, jakieś atrybuty, ale politycznej nie ma, więc pytanie, dlaczego on to robi, bo jemu się wydaje, że to jest jakiś plan polityczny. Ale kochani, dobra wiadomość jest taka. Oni nie mają dzisiaj planu politycznego, przysięgam wam. To wszystko, że się miotają od ściany do ściany. Zwróćcie uwagę, jak przejedziemy teraz te ostatnie tygodnie, parę miesięcy po wyborach, pierwsza rzecz, najpierw się rzucają na hasło, zwróćcie uwagę, że to będzie oś w ogóle sporu, to było Europa, że jakaś nowa, traktaty, w ogóle nie wiadomo o co chodzi, bo nie ma żadnych traktatów, jest rozmowa, na którą i oni się musieli gotować o przyjęciu Ukrainy do Unii, no to jest potężna rozmowa, której trzeba bronić polskich interesów, bo się nagle dzisiaj okazuje, że oni nic nie zrobili w sprawie obrony polskich interesów w tej kwestii granicznej. Znaczy, tak się zachowali, że Ukraińcy wykorzystali szansę, tak? Oczywiście Ukraińcy zaszkodzili Polsce, zaszkodzili samym sobie, ale nie byłoby tego, gdyby polski rząd nie jechał od ściany do ściany w tej sprawie. I takich kwestii, gdzie się tego nie dotkniemy, tego jest oczywiście, tego typu spraw jest więcej. Ale wracając do Andrzeja Dudy i całego tego ugrupowania, oni mieli wtedy pomysł, że według Europy, że na tym zbudują jakby tutaj opcję, że będzie to się nie udało. Teraz będą budowali na temat tych niby więźniów politycznych, czy obrony telewizji publicznej. To nie są, kochani, wszystko naprawdę nośne tematy. Zrozumcie, nikt nie chce wyjść na 20-stopniowy mróz umowny, poza działaczami partii, tak? No ja, wiadomo, oni tu zwieźli całkiem dużo ludzi, ale jak partia ma parędziesiąt milionów ludzi dotacji, ma potężną strukturę i tak dalej, to nie jest żadna super sprawa zwieźć do Warszawy tylu ludzi, ile przechodzi na dobry mecz piłkarski w Polsce. W Polsce. Ja ale to nie mówię, znaczy, że to nie była frekwencja meczu Bundesligi, kochani. Ta demonstracja w Warszawie to była frekwencja dobrej polskiej ekstraklasy, ale nie Bundesligi. Czyli mówisz, że oni się tak motają od ściany do ściany. Motają się, nie mają pomysłu. No tak właśnie, naprawdę, ale czy myślisz, że oni nie mają pomysłu? No właśnie, nie szukają czegoś? Ale nie mają, ale wiecie dlaczego oni nie mają pomysłu? Bo tego pomysłu Kaczyński nie ma Jarosław Kaczyński. Kaczyński nie jest aż tak głupi czasami. Ale kochani, nie, dlatego że cała polityka była, zrozumcie, cała polityka ostatnich 8 lat była prowadzona tak, jak gdyby nie mieli przegrać wyborów. Tak, rozumiecie? W związku z tym oni nie mają pomysłu na inne życie, tak? To jest cały dowcip polega na tym, że oni po prostu dzisiaj są po prostu jak ryba wyrzucona z wody, tak? Bo jakby woda się skończyła, a oni nie mieli pomysłu na to. Przecież oni gdyby oni, ale słuchajcie, bo cała istota tego systemu polegała na tym, że oni nie mieli oddać władzy. Przecież gdyby oni to wszystko podopinali, to by się nigdy nie udało. Tylko problem polega na tym, że Jarosław Kaczyński w pewnym momencie w sposób ewidentny nie zrozumiał podstawowego wyzwania, które przed nim stoi. Jak sięgniecie na mój kanał YouTube, to zobaczycie, ja ponad rok temu miałem takie nagranie, to jest ostatni moment, w którym Jarosław Kaczyński może rozwiązać Sejm i jeszcze utrzymać się u władzy. Bo wtedy notowania były słabe, jego notowania były mocne, on mógł szybką kampanią pozamiatać. Ja się tego bałem, też dlatego o tym mówiłem, żeby to trochę rozbroić, bo się tego realnie bałem. Ale on tego nie zrobił. Zabrakło mu, przepraszam, jaj, żeby to zrobić i bardzo dobrze, a później na jesieni 2002 roku on nie dostrzegł, że jest zależność pomiędzy tym, może inaczej, jego wynik wyborczy od jesieni 2022 roku było jasne, że będzie oscylował w granicach 30 paru procent. I było jasne dla każdego, ja o tym mówiłem, jak wrócicie do moich nagrań, ja o tym mówiłem. PiS, kochani, dlatego błagałem, żeby się liberalni obserwatorzy nie walczyli z nieistniejącymi zagrożeniami, bo o to Kaczyńskiemu chodziło zresztą, że jemu nie było gry o to, czy Kaczyński zdobędzie samodzielną większość, czy nie zdobędzie, bo było jasne, że jej nie zdobędzie. I było jasne również dla mnie, i byłem przekonany, że dla Kaczyńskiego, że kluczem do utrzymania się u władzy jest koalicjant. Koalicjant. Tak. Pieniądze z Unii Europejskiej, Tusk na czele opozycji, żeby na Tuska nawalać i koalicjant. I proszę zwrócić uwagę, dlatego moim celem działania ostatnich tych parunastu miesięcy było to, żeby Kaczyński stanął, nie miał takiego otoczenia politycznego, jakby chciał. On chciał zamieść pod dywan sprawę pieniędzy z Unii Europejskiej. Ja uważałem, że my musimy tym walić i dudnić. Uważałem za błąd, że dokładnie rok temu poparliśmy wtedy rząd Morawieckiego. Wbrew mojemu stanowisku w Sejmie i w Senacie opozycja poparła rząd Morawieckiego. Uważam, że trzeba wtedy doprowadzać do kryzysu, bo już wtedy to było w naszym politycznym interesie. Ale zostawmy, to się stało. Ale wtedy Kaczyński nie dowiózł pieniędzy z Brukseli, choć mógł. Gdyby je dowiózł, to byłaby też inna sytuacja. Nie dowiózł pieniędzy z Brukseli, nie miał, dzięki trzeciej drodze, nie miał Tuska na czele opozycji. Tusk stał tylko na czele Platformy Obywatelskiej. To jest dużo, ale trudno było, żeby ludzie, ci, o których nam chodziło, uwierzyli, że Tusk jest takim wielkim demiurgiem, skoro on chciał jednej listy, a tej jednej listy nie ma. No to gołym okiem widać, że to nie jest tak, że Tusk wszystko, co on chce, to się dzieje. No bo to było gołym okiem widać, że tak nie jest. I w związku z czym całe straszenie Tuskiem, to było paradoksalne, ale całe straszenie Tuskiem w sytuacji, w której on jest nie liderem całej opozycji, ale tylko Platformy, było bezskuteczne. Było bezskuteczne, bo było jasne, że Tusk, jeżeli nawet stanie na czele, to stanie na czele rządu koalicyjnego i że to będzie realna koalicja. W związku z czym Jarosław Kaczyński miał ten drugi aspekt, miał rozwalony. Nie miał Tuska na czele opozycji, a idiotycznie cały czas tego Tuska nawalał. Kiedy to już było widać, że od pewnego momentu to jest przeciwskuteczne. A cały czas to było zbudowane obsesyjna nienawiść Tuska, z której już się ludzie PiS-u zaczęli śmiać, tak? I trzecia rzecz, kluczowa, niezależnie od wyniku wyborów PiS-u, jeżeli byśmy przyjęli, a to było oczywiste, że trzeba przyjąć, że on nie będzie miał samodzielnej większości, to było jasne, że musi mieć koalicjanta. I teraz jego taktyka nawalania we wszystkich, łącznie w ostatnim etapie w nawalaniu w Konfederację, no była taktyką szaleńczą z punktu widzenia jego interesów. Oni przyjęli, ostatni rok był rokiem szaleńczej strategii politycznej PiSu. PiS przegrał wybory dlatego, że przyjął szaleńczą strategię polityczną, a nie dlatego, że były jakieś spiski, które mu to umożliwiły. I dzisiaj Kaczyński za wszelką cenę chce uniknąć dyskusji o własnej odpowiedzialności za to, co się stało, ponieważ on miał pomysł, on żyje w świecie, który nie istnieje. I strategia, którą przyjął, jest na to doskonałym dowodem, bo to byłaby strategia, która by się super sprawdziła w świecie Kaczyńskiego, ale ten świat jest tylko w jego głowie. I dlatego on w swojej głowie mógł wygrywać, a już na ulicy normalnej zdobywał dużo poparcia i dalej je ma, ale nie wygrywa. I to jest ta różnica. No dobrze, załóżmy, ja wiem, że masz rację, ale dla mojego kolejnego pytania muszę rozpocząć od załóżmy, że masz rację. To w takim razie czym dzisiaj jest wejście CBA do Orlenu i aresztowanie pana Wawrzyka? Czy to jest pokazanie, że służby już działają, czy służby wchodzą i jeszcze pod kontrolą jakąś tam, pod wpływem Kaczyńskiego i całej tej bandy, wchodzą po to, żeby zamieść dowody pod dywan? Nie, to tu już dzisiaj nie ma zamiatania dowodów pod dywan. Bo tylko przypomnę, że twój wielki przyjaciel Roman Giertych popełnił kilka chwil wcześniej tweeta, w którym dokładnie o tym mówił, że służby wchodzą zamiatać. Później tweeta wycofał, narrację swoją zmienił, dlatego wracam trochę do Romana Giertycha. Czy to jest zamiatanie, czy nie? Przysięgam, nie, to na pewno nie jest. Ja nie wiedziałem o tym. Być może Romek w zapale coś napisał. Na pewno tak teraz nie jest. Teraz nasze... Ale Roman napisał również a propos komisji śledczej, że fakt postawienia zarzutów Wawrzykowi spowoduje, że on może odmówić składania zeznań, odpowiadać komisji, jeżeli jest osobą podejrzaną, bo tak jest prawnie. Jak nie był, to jako nieoskarżony musiałby odpowiadać na pytania, a to, że mu postawiono jakiekolwiek zarzuty, odejmie mu tą konieczność i da mu możliwość odmowy odpowiedzi na pytania, składania zeznań. Tak, czy tu nam służby nie zrobiły pod górkę? Nie, kochani, pamiętajcie o jednej rzeczy. Podstawowym narzędziem państwa polskiego w wyjaśnianiu wszelkich afer muszą być normalne, przewidziane prawem struktury. Komisje sejmowe to są absolutnie nadzwyczajne instytucje. Ja, jeżeli mam jakieś obawy, to takie, że w związku z potrzebą, bo one nie są mnożone ponad potrzebę, ale ta potrzeba jest tak duża, że po prostu może się zatracić powoli sens ich pracy z punktu widzenia opinii publicznej, bo po prostu bardzo trudno to jest śledzić. Technicznie, fizycznie po prostu. Natomiast nie zmienia to faktu, że podstawowym zadaniem państwa polskiego, od tego są służby, prokuratora, sądy, żeby tego typu rzeczy wyjaśniać. Dzisiaj fakt, kochani, że Wawrzyk zostaje aresztowany, oznacza po prostu tyle, że to doszło do takiego stadium, wiedza prokuratury jest na takim poziomie tej potężnej afery, że po prostu trzeba go aresztować, bo jego pozostawanie na wolności jest już groźne z punktu widzenia interesów śledztwa. Jestem przekonany, że tego typu argumentami się posłużono, argumentując, żeby on powinien zostać aresztowany, a nie dla samej frajdy zobaczenia Wawrzyka w kajdankach, bo to przecież naprawdę u nas, przynajmniej u ludzi, których ja znam, nie ma takiego, we mnie w ogóle nie ma takiej chęci, żeby na jakimś personalnie komuś krzywda się działa. Mnie natomiast chodzi bardzo wyraźnie o to, żeby każdy widział na przyszłość, po pierwsze, że ten kierunek, który oni wybrali, kierunek wypisywania Polski z Europy, kierunek głupiego nacjonalizmu, kierunek mieszania Kościoła i polityki jest kierunkiem, który prowadzi Polskę donikąd, jest antypatriotyczny. Nie z punktu widzenia jakichś innych, nie wiadomo jakich idei, jakichś kosmopolitycznych punktów widzenia. Z punktu widzenia Polaka mieszkającego nad Wisłą i podrażającego po całym świecie. Azji wam strasznie zazdroszczę, bo ja kocham jeździć do Azji. Tego wam bardzo zazdroszczę, naprawdę. W Wietnamie, szczerze mówiąc, nigdy nie byłem. Na Bali tak, ale w Wietnamie nigdy nie byłem. Ale z punktu widzenia, kochani, polskich interesów, ten kierunek PiSu był głupi i antypatriotyczny. To nie znaczy, że każda rzecz, o której oni mówili, była głupia, że każda rzecz, którą zrobili, była głupia, bo przecież tak nie było. Chodzi o samą ideę, w której Polska jest budowana według sztancy, która nawet w XIX wieku była jednak propagandową sztancą Polak, katolik, który jest pod zaborami. My dzisiaj nie jesteśmy narodem, który żyje pod zaborami, więc nie musimy w sobie kultywować mentalności niewolniczej, mentalności notorycznej ofiary. Bo Polska, ja nie widzę, nie chcę widzieć bez przerwy Polaków jako ofiary. Polska to jest kraj sukcesu przede wszystkim dla mnie. A to myślenie PiS-u, które jest myśleniem ciągle o nas jako o tym, że my musimy się bać każdego dookoła. Dlaczego się mamy go bać? No i taka wieczna martyrologia, takie wieczne właśnie, I wiesz to, ale bo ona oddaje to takie teatralizowanie i głupie, znaczy zabiera rzeczy ważne. Bo wiesz, ja powiem ci Smoleńsk, ja naprawdę, 96 osób tam zginęło, ja tam straciłem bardzo wielu moich osobistych przyjaciół. Uwierz mi stary, uwierzcie mi, to była dla mnie jedna z największych tragedii, jakie mnie w życiu spotkały, osobistych. Nie tylko dlatego, że ja o mało co tam nie poleciałem, nie tylko dlatego, że po prostu ludzie, z którymi rozmawiałem kilka dni przed tym wydarzeniem, po prostu tam nagle zginęli. Ale z takiego powodu, że po prostu prezydent, którego znałem, dla którego pracowałem i przez ten teatr, ten cyrk, który oni z tego zrobili, haniebny cyrk, no także mnie pozbawił możliwości takiego godnego, nawet szczerze mówiąc, do dzisiaj jest tak, że ja różnych ludzi, zwłaszcza jednego biskupa Mirona, z którym byłem bardzo zaprzyjaźniony, praktycznie nie ma dnia, żeby jakoś do mnie nie wracał we wspomnieniach. Ale dla mnie jest to rzecz, mówimy o Smoleńsku, mówimy o patriotyzmie, mówimy o żołnierzach, mówimy o mundurze, mówimy o wszystkich rzeczach, które oni sprowadzili do takiej rzeczy, że po prostu zaczynało to uchodzić jako obciach, jako coś, a to nie powinno być obciachem. Znaczy, wiesz, jak ty mówisz o tym Smoleńsku, o tych przyjaciołach, których straciłeś, to we mnie rośnie taka właśnie ta patriotyczna chęć, takie człowieczeństwo. I w tym momencie, kiedy już jestem na pewnym poziomie, widzę Antoniego Macierewicza i 32 miliony, czy tam 30 parę milionów i widzę, że jesteśmy w błocie, w bagnie, na dnie. I to jest antypatriotyczne, rozumiesz? I to jest antypatriotyczne, że taki koleś, o którym, no sobie, facet, który bez drgnienia muskułu na twarzy opowiada, że powołuje komisję w sprawie badania broni elektromagnetycznej. No ludzie, no przecież to jest, taki człowiek powinien być notory, po czymś takim powinni wszyscy, no powiedzmy powiedzieć, no przepraszamy bardzo i tak dalej, no wyłączyć kamery i poprosić także opozycję o spuszczenie zasłony milczenia, a kolesia szybciutko na terapię, tak? Jakoś dość intensywnie. Pomóc. Tak, a ten koleś chodzi jako minister, a opowiada, no ja naprawdę to nie jest przecież broń elektromagnetyczna, tylko dlatego, że to po prostu w sensie, to brzmi może, tak, dla kogoś, kto się nie zna, no, to może być coś poważnego, ale to jest tak, jakby minister środowiska powiedział, że szuka Yeti, tak, i że powołuje komisję, że będziemy Yeti, że będziemy 1 miliard złotych wydamy, bo Polska znajdzie Yeti, w ogóle, bo jego zdaniem w ogóle jeszcze Yeti ma polskie geny, w ogóle Yeti jest Polakiem, jest polskim Yeti, którego tam nie wiadomo kto, że Żydzi na pewno ukradli spod Zakopanego i wywieźli w Himalaje. I teraz odcisku stopy było widać, że to taka polska stopa Yeti. I to jest polska taki stopa bazur na Himalajach. I teraz takiego ministra, przynajmniej jeszcze na tym etapie, w którym jesteśmy, uznano by za wariata. A ministra obrony narodowej, który szuka broni elektromagnetycznej, o której mówi, że ona jest po to, żeby atakować mózgi największych polskich patriotów, satelity, mają atakować mózgi. Dobrze, powiedz mi tak, już to Yeti to faktycznie tak jak Jezus jest też Polakiem, Yeti też już wiemy, że pochodzi z Polski. A Betlejem, jak wiadomo, tak, leży na Kielecczyźnie. Pod Grójcem. Pod Grójcem jest, ja słyszałem, że pod Grójcem. Także powiedz mi, dobrze, to już przechodzimy w takie trochę teorie spiskowe. Ja mam takie pytanie, które zawsze chciałem zadać komuś, nigdy nie udało nam się z Tomkiem, ani nawet mi zaprosić kogoś, kto był blisko PiS-u. Nie wiem dlaczego, ale pisowcy nigdy z nami nie chcą rozmawiać, a zapraszaliśmy ponad 100 działaczy PiS-u zaprosiliśmy, a ty byłeś przez lata blisko PiS-u. Byłeś blisko braci Kaczyńskich. Powiedz mi, szanowny Michale, marszałku Senatu, teraz trochę podniosę rangę, wicemarszałku Senatu, co by było, gdyby Jarosław Kaczyński 20 lat temu, 30 lat temu zrobił coming out i powiedział, jestem gejem, żyję w związku z, nie wiem, z Tomkiem, tak? Sorry Tomek, nie chodziło mi o ciebie. Nie mam z tym problemu. Żyję w szczęśliwym związku. jak Biedroń, to jestem szczęśliwy. Problem polega na tym, że gdyby Kaczyński był gejem, to by tego nie zrobił. Ja nie sądzę, powiem wam szczerze, ale ja nie sądzę, żeby Kaczyński był gejem. I mówię to każdemu, to wiem, że to jest taka bardzo atrakcyjna teoria, która mówi o tym, no, że on jest gejem i cała ta jego homofobia, ale jego homofobia, i to teraz dochodzimy do tego, co ja mogę powiedzieć, on nie jest homofobem. On nie jest homofobem w ogóle, więc jakby tutaj ten aspekt tej teorii, że on nienawidzi gejów, bo sam jest gejem, ale on nie nienawidzi gejów. To jest jakaś bzdura, którą on używa na pożytek. Proszę Państwa, jego jednym z najbliższych, może nie tyle jego, co jego brata. I nie będę mówił, bo nie podano do tej pory nazwiska, chociaż tam Jarosław sugerował, ale to nie ma, tym bardziej, że człowiek nie żyje, tak? Ale Jarosław Kaczyński przy mnie na konferencji prasowej, to jest publicznie wiadomo, powiedział, kiedy był premierem, przy mnie, kiedy był w Brukseli pytany o właśnie sprawy w stosunku do homoseksualistów w Polsce, powiedział: u mnie jednym z najważniejszych ministrów w rządzie jest homoseksualista. Jarosław Kaczyński o tym wiedział, Lech Kaczyński o tym wiedział, ani to nie było przedmiotem żartów z ich strony, kiedy tej osoby nie było, a już nie mówię o Lechu Kaczyńskim, który był po prostu osobą, ale Jarosław Kaczyński, który, pamiętam jak mnie o tym akurat on poinformował, że ta ważna osoba w PiSie, i to tam wyjaśniało jakąś tam sprawę, jest gejem. Nie było to z jego strony żadnym tym, więc on nie jest homofobem, po prostu. Czyli robi to na użytek publiczny, żeby pokazać, że jest... Więc tym gorzej, kochani, bo jak ktoś jest homofobem, no bo wyrósł, i tak dalej, bo to można takich ludzi, ja też kiedyś powiedziałem, co tam jest mi ciągle wyciągane pedały, tak, użyłem tego sformułowania, bardzo się za to wstydzę, ale to jest droga do tego, żeby powiedzieć: chłopie, źle, takie słowa, nie powinno się ich używać. Tak, jak ktoś wyrósł, tak jak ja w latach 80. na warszawskich podwórkach, no to sorry, to nie było miejsce, w których człowiek wynosił tolerancję dla mniejszości seksualnych z natury rzeczy. No sorry, no tak nie było po prostu. I tych rzeczy moje pokolenie musiało się uczyć. I ja się nie wstydzę o tym powiedzieć. Tak, ja się musiałem, być może za późno i tak dalej, ale pewnych rzeczy uczyć. I jakby nie wstydzę się o tym mówić. Tym niemniej, ja jeszcze raz to powtórzę, Jarosław Kaczyński w moim przekonaniu gejem nie jest. Natomiast tym gorzej to o nim świadczy, że jako osoba, która nie jest homofobem, tak jak nie jest antysemitą, to też jestem o tym absolutnie przekonany, nie jest homofobem i nie jest nawet polskim nacjonalistą, przynajmniej takim, jakim go znałem, to był wrogiem tradycji Romana Dmowskiego. On był wrogiem, a już pan Lech Kaczyński świętej pamięci na 100% nienawidził wprost tradycji Dmowskiego. Czyli jest po prostu cynikiem, potężnym cynikiem. To jest element albo też zmian, nazwijmy to, geriatrycznych, które powodują, że, przepraszam, wraz ze starzeniem się i wraz z takim rzeczą, no, moje odejście już 15 lat temu, 14 lat temu z PiS-u, ale przecież nie ja, kiedyś blisko PiS-u był Radek Sikorski, byli ludzie, których dzisiaj Kluzik-Rostkowska i tak dalej, była szefową sztabu Jarosława Kaczyńskiego. Więc jakby i tacy ludzie, Koncyliusz, Kowal, świętej pamięci Ludwik Dorny i tak dalej, bo byli Kazimierz Michał Jazdowski, zasiadający dziś ze mną w Senacie, Paweł Zaleski, dziś w Polsce 2050, wiceprezes PiS-u kiedyś i tak dalej. Nas było więcej, ludzi, którzy po prostu na pewnym etapie i nie dla kariery, ale dlatego właśnie, że zaczęli uważać, że to jest wariacka polityka. Po prostu wariacka na każdym poziomie, zaczęli od niego odchodzić. Ergo, on zaczął być otaczany ludźmi, którym jego wariactwo albo nie przeszkadzało, albo je podzielali, tak? Prawda? Albo nie rozumieli w ogóle, o co chodzi. I wbrew pozorom jest dość dużo ludzi z tej trzeciej kategorii. Bo jest kategoria cyników, którzy dokładnie uważają: okej, dzisiaj gramy tak, dzisiaj gramy katolicko-narodową prawicę, hej, jedziemy w to, bo kasa leci, bo jest władza, bo mamy przyjemności. To jest jakaś niemała, ale nie większościowa, uwierzcie mi, grupa w zapleczu Kaczyńskiego. Jakaś część jest po prostu taka, że wierzy dokładnie na zasadzie takiej, że Kaczyński powiedział, to tak jest, a jest grupa ludzi, którzy po prostu nie kumają. No nie kumają po prostu i są tam tak, bo są po prostu i nie kumają więcej, to wiedzą, że Jarek po prostu Jarek jest jakby no ich opiekunem i tak dalej, i tak dalej. No i stąd są kariery ludzi, które polegają na tym, że ktoś mógł być make-upistą. Nie chcę tu feminizować bądź nie feminizować, żeby nie było, ale że ktoś mógł być. W czasach, kiedy ja tam byłem blisko, ktoś, kto biegał za prezesem, żeby go malować, ja później ku mojemu bezgranicznemu zdumieniu, zasiadając na fotelu wicemarszałka Senatu w poprzedniej kadencji, zapraszam przedstawiciela rządu do wystąpienia i po prostu powiem wam szczerze, że mnie zatkało. Ja myślałem, że ktoś tam wszedł na salę obrad po prostu, no nie wiem, na takiej, ale to właśnie ktoś, kogo znałem od malowania prezesa, został no nie ministrem konstytucyjnym, ale odpowiadał w Senacie na pytania senatorów związane z tym, że był reprezentantem rządu. No i to było... I teraz tacy ludzie, jak otaczają Jarosława Kaczyńskiego, którzy robią karierę od pudrowania mu noska do ministra, siłą rzeczy tacy ludzie nie są w stanie do niego przyjść i mu powiedzieć: prezesie, taktyka jest zła, to tamto, jakoś inaczej. Nie są w stanie. Są w pełni zależni od niego. Z tym on żyje też w świecie, w którym się odrywa coraz bardziej od rzeczywistości naturalnie, bo nie ma jak inaczej się to ułożyć po prostu. Tak się zasklepia dookoła. I teraz oni dzisiaj PR-owsko, to co robią spin doktorzy, to jest przekaz przede wszystkim nawet nie do was i do mnie. To jest przekaz do tego elektoratu PiS-u, że prezes ma kontrolę. Rozumiecie, to jest dzisiaj główny, bo największą tajemnicą dzisiaj PiS-u jest to, że prezes tej kontroli nie ma i nie ma kompletnie żadnego pomysłu, co z tym zrobić. I oni się boją panicznie, że ta prawda dotrze do działaczy PiS-u, bo jak oni zrozumieją, że PiS już nie ma pomysłu, no to to oznacza, że naprawdę to nie, że już się świeci terrain ahead, tylko że naprawdę już jest jakby posprzątane. No dobrze, mówimy o tym braku kontroli i braku kontrolowania całej sytuacji. Chciałbym odnieść się w tej chwili do czegoś, co mnie zbulwersowało dosłownie, ale tutaj poruszę ulubienicę Tomka, bo Tomek to bym powiedział, że się nawet zakochał chyba w pani prokurator Wrzosek. Tak, tak. Mam żonę, jestem z nią od 12 lat, ale powiem szczerze, że serduszko mi mocniej pika na panią Wrzosek i po prostu uwielbiam kobietę. Dobrze, ale ja powiem wam szczerze, mam żonę od 23 lat już w tym roku i po prostu pryncypialnie serce mi nie pika na widok żadnych innych kobiet. To się nagrało. Tak, i to pójdzie, bardzo proszę, Michał, ja to wytnę ten kawałek i puszczę do twojej żony, żeby wiedziała po prostu, żeby to miała. Słuchaj, dobrze, ale to może ci bardziej serce pika, jak słyszysz, że prokurator Barski zarabia 600 000 rocznie, gdzie twoje oświadczenie majątkowe ostatnie to pokazuje takie nawaciki trochę, bo tam w sumie to z 280 zarobiłeś, to on by się nawet po to nie schylił. Czy to, ja rozumiem, że 1,5 miliona dla Olechowskiego czy dla Adamczyka to już jest naprawdę przegięcie, ale czy 600 000, czyli powiedzmy 50 000 miesięcznie dla prokuratora, kolegi, przyjaciela, świadka ze ślubu, ojca chrzestnego dzieci Zbigniewa Ziobry, czy to nie jest już przegięcie po prostu? A ja jedno zdanie, zanim Michał odpowie, mogę? Bo ja mam totalnie odmienne od ciebie zdanie. Ja uważam, że prokurator krajowy, ta sama góra, lepiej jak mu państwo da 50 000, jak mu państwo da 5, a pruszków mu dołoży 20 i on inną sprawę załatwi. Ja nie mówię o pensjach prokuratorów rejonowych i tak dalej. Ja uważam, że na tym stanowisku w wymiarze sprawiedliwości powinno zarabiać tak, żeby nikomu nie przyszło do głowy przyjść z łapówką do prokuratora, sędziego, ani żeby adwokat tam gdzieś koperty nie wciskał. I to jest moje zdanie. Wiecie co, a ja wam powiem, bo akurat jesteśmy tutaj w takim trójkącie, że ja zajmę stanowisko pośrodku, ale nie dlatego, że to takie politycznie PR-owsko wygodne, bo z jednej strony powiem tak, absolutnie masz Tomek rację, to znaczy generalnie państwo polskie nie powinno swoim urzędnikom płacić po dziadowsku i powiem wam szczerze, że stąd się bierze takie napięcie przy wyborach europejskich, każdej partii politycznej, ponieważ dysproporcja, a ludzi, którzy tak jak ja dobrowolnie zrezygnują z tej dużej kasy w Brukseli jest niewielu. I to jest zrozumiałe, że polski polityk jak wejdzie do Europarlamentu, to sobie rozwiązuje dużo problemów finansowych po prostu, których nigdy nie rozwiąże uczciwie w Polsce. I to nie jest normalne. Ta dysproporcja powoduje, że są nienaturalne napięcia z tym związane. Co do zarobków w wymiarze sprawiedliwości, ja bym powiedział, że tym bardziej zarobki sędziów, prokuratorów, w tym prokuratora krajowego powinny być wysokie. I ja teraz powiem wam szczerze, nie mi oceniać, Czy 50 tysięcy złotych to jest dużo miesięcznie, czy mało dla kogoś na tym stanowisku, ponieważ ja zarabiam nieporównanie mniej, a ponieważ jestem w grupie wysokich urzędników państwowych, to mi w ogóle niezręcznie jest wypowiadać się na temat, w sensie, czy coś jest mało, czy coś jest dużo, bo jakby z punktu widzenia wyborców to wszystkie pieniądze, które dostaję jako poseł czy senator, i to jest dużo, bo to są pieniądze ludzi, którzy oni ciężko pracują i pracują na to, żebym ja dostawał pensję i inni ludzie, w tym prokurator. No to, to ja jest jakby ta delikatna sprawa, jak to określić, co to jest dużo, co to jest mało. I tutaj jakby jest, natomiast fakt, że następuje w wymiarze sprawiedliwości betonowanie układu personalno-towarzyskiego, nie ma tak naprawdę wiele wspólnego już z faktem, ile ten układ sobie wzajemnie płaci, bo to już jest didaskalia, to są już didaskalia, to znaczy ile oni sobie płacą, to ma sama struktura, to jest inna dyskusja, struktura płac. Natomiast układ towarzysko-polityczny, o którym powiedzieliście, z którego jaka jest kryterium doboru tych ludzi na najważniejsze stanowiska, co oni między sobą ustalają, jak ustalają i jaki jest ich ostateczny cel, to są już pytania, od których dopiero przechodzą ciarki, a nie od tego, że pan zarobił to jest drugi temat, ale tematem dużo gorszym jest to, że oto szajka, przepraszam, że tak powiem, zawładnęła wymiarem sprawiedliwości. Bo ty, Seba, trochę zadałeś dwa pytania i Michał słusznie je rozdzielił, bo powiedziałeś, czy ważne, że ktoś, kto zna towarzysko, zarabia tyle, jest prokuratorem. I to są dwie rzeczy różne, wiesz, o co chodzi. Prokurator krajowy niech zarabia, w mojej opinii, oczywiście możesz mieć inną, a to, że on był świadkiem na ślubie Ziobry, jest chrzestnym jego dziecka i on go betonuje, to czy on zarabia 2000 czy 100, to już mnie mniej obchodzi. Tylko po prostu won mi stąd, bo ty nie jesteś po prostu obiektywny, nie jesteś powołany tak, jak już powinieneś. Biorąc pod uwagę, że my mówimy nie o jakiejś spółce nawet, wiesz, nie o akademii, nie o czymkolwiek, nie o redakcji nawet, tylko mówimy o wymiarze sprawiedliwości całego 40-milionowego kraju. Czyli mówimy o czymś, co ma wpływ dokładnie na wszystko, od rozwodów, personalnych relacjach ludzi, po obrót gospodarczy, który też przecież, że tak powiem, wymiar sprawiedliwości jest dla niego kluczowy. No więc to jest... Ale teraz te rozwody to były przez tą wrzosek, Michale, bo powiedziałeś o rozwodach. Dlaczego ze wszystkich czynności prawnych akurat przyszły ci na myśl rozwody po tym, co powiedział Sebastian? No. To tutaj nie doszukujcie. Oczywiście żart. Ale tak, jest to bardzo delikatna materia, która dotyka wszystkich i nie można tu dawać siostry, żony, brat rodzony. No, przepraszam. Ale dokładnie, no tym bardziej, że ja już wspomniałem o tym, kochani. To właśnie wymiar sprawiedliwości był powodem zasadniczej wojny PiS-u z Brukselą. O nic innego, tej wojny by nie było. Bruksela nie czepiała się ich o inne rzeczy. Nie czepiała się ich o 500+, o to czy o tamto. To była jej, to Polacy zadecydowali, mówiła Bruksela, i na tym też polega Unia. No, rządzicie się sami, tak? Wy kraje rządzicie się sami. Nikt Polakami, nikt kurczę blade, poza Polakami rządzić nie będzie. I to jest prawda, która jest prawdą wesołą i smutną jednocześnie, bo ona naprawdę pokazuje, że nikt z nas odpowiedzialności za nasz kraj nie zdejmie. To nie jest też tak, to mówię do tej strony, która z kolei z drugiej powiedziała, a co mnie to wszystko obchodzi, tak jesteśmy w Europie, tam jest to... Nie! My jesteśmy w tej Europie jako Polacy i jako Polska, w związku z czym jaka ta Polska jest i jak Polacy są postrzegani, ma wpływ na każdego z nas, niezależnie od tego, na kogo głosuje i czy w ogóle głosuje. Dlatego ta sprawa, że my sobą rządzimy, to jest bardzo ważne, więc PiS nie powinien siać spustoszenia w mózgach ludzi, mówiąc, że Europa to jest nie, nikt z nas odpowiedzialności za nasze własne państwo nie zdejmuje. To dalej jest nasza domena. No dobrze, no to w takim razie już mamy mamy dwóch posłów, którzy nie są posłami, mamy prokuratora krajowego, który nie jest prokuratorem krajowym, mamy telewizję, która jest rządzona przez ludzi, którzy nie mogą ją rządzić. Ja teraz idę w tą taką narrację prawostronną tak bardzo. To powiedz mi, czy działania dzisiaj ministra Sienkiewicza i ministra Bodnara deeskalują ten problem, który mieliśmy w Unii Europejskiej? Czy one pokazują, że my coś rozwiązujemy, czy one raczej pokazują, że my niestety, ale robimy większy galimatias? Nie robimy żadnego większego galimatiasu. No, to jest tak, jak wychodzisz z jakiejś choroby, każdy lekarz ci powie, jeżeli choroba jest przewlekła, długa i tak dalej, że elementy terapii czasem zakładają nawet pogorszenie, tak? No czasem to nie jest tak przecież, że bierzesz jakąś tabletkę czy zaczynasz terapię i pierwszego dnia nagle się czujesz dużo zdrowiej. No rzadko kiedy tak bywa, szczerze mówiąc, prawda? I tu jest podobnie, że odwołam się do takich analogii. No, my jesteśmy w procesie naprawy państwa po naprawdę 8 latach dewastacji. Dewastacji także na poziomie i prawnym, i pewnego obyczaju politycznego. Wszystkiego, co lepiej lub gorzej, ale zbudowaliśmy przez poprzednie 25 lat. I co przyniosło takie, a nie inne rezultaty, jednak budzące podziw na świecie. I dzisiaj, żeby to wszystko, co nam się udało przez te ostatnie 25 lat nie zepsuć, no my musimy dzisiaj naprawdę działać na bardzo wielu frontach, działać zdecydowanie, ale to nie jest eskalacja. No nie jest eskalacją po prostu, bo alternatywą byłoby udawanie, że nic się nie stało, a tak naprawdę jedynym źródłem uspokojenia Prawa i Sprawiedliwości to byłoby to, gdybyśmy poszli i powiedzieli, wiecie co, ale myśmy tak naprawdę to wygrali te wybory, to niepotrzebnie, rządźcie dalej, bo tak świetnie rządzicie. No to wtedy oni by powiedzieli, no okej, może ta opozycja nie jest taka głupia, no ale przecież nie możemy tak powiedzieć, prawda, bo ludzie nas wybrali w innym celu. I dlatego, że Seba pytał bardziej Michale, czy nie jest tak odbierane jednak, bo właśnie. To, że w twojej opinii nie jest eskalowane, to oczywiście, bo ty jesteś też, jak trzeciej drogi, współtworzysz to. Czy uważasz, że, bo wiesz, oni teraz też, ci, którzy mówili, że nie donosi się na Polskę, wiesz co robią? Dzisiaj jak Czarnek wysmarował tweeta do Elona Muska, to nie wiadomo w jakim języku za bardzo, bo w angielskim to nie jest na pewno. I przede wszystkim był minister edukacji od wielkiej litery nie zaczyna zdania, znowu wprowadzę przepisy, ale oni latają, ten Duda lata po tym Davos, tam płacze wszystkich i tak dalej. Czy oni, te działania, wiesz, polityk taki europejski z boku patrząc, on nie musi śledzić dokładnie i nagle widzi, że wpływają te skargi, oni krzyczą, oni były już tam więźniowie polityczne. Czy to nie jest tak odbierane lub czy nie może nam w pewnym stopniu delikatnym kogoś zaszkodzić, bo zawsze byliśmy jakimś tam przykładem. Nie, to ja też jakby dobrze to Polsce nie robię, ale uwierzcie mi, że Polsce dużo gorzej robiły wizerunkowi Polski, dużo gorzej robiły sygnały, że w Polsce kobiety umierają z powodu restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego i średniowiecznych rezolucji, że tak powiem, uchwał Trybunału Konstytucyjnego. To Polsce szkodziło. Polsce szkodzi wizerunek gościa, który gasi świecę chanukową gaśnicą w polskim parlamencie. To są rzeczy, które nam szkodzą wizerunkowo. Ale też nie popadajmy, proszę Państwa, w histerię. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj mamy stany, które się zastanawiają, czy Trumpa można dopuścić na kartkę wyborczą z uwagi na jego przestępstwa. Kilka już zdecydowało, że nie. We Francji były prezydent odpowiada przed sądem, a byli premierzy popełniali samobójstwo, tak? My mówimy o Francji, Stanach Zjednoczonych. W Niemczech mamy prezydenta, który się podał do dymisji, bo musiał się podać w wyniku skandalu. W Niemczech prezydent Republiki Federalnej. To się działo kilka lat temu, kochani. Więc też nie popadajmy w przesadę, że u nas się dzieje. W każdym z tych krajów dzieją się różne rzeczy. Wsadzają polityków w Hiszpanii za korupcję. Tak, wsadzają i wszędzie krzyczą. W Izraelu politycy siedzą za korupcję. Prezydent Izraela został odwołany, tak? I został osadzony w więzieniu. Więc nie miejmy powodów do tego, żeby tutaj że coś się dzieje, to jakiś jest wstyd. No tak, to jest oczywiście wstyd, ale to nie jest nic nadzwyczajnego. I nic z tego powodu akurat, że w Polsce jeden czy drugi polityk za nadużycie władzy, czy za korupcję poszedł siedzieć, nie będzie nas wykreślał ze wspólnoty międzynarodowej. Po prostu. Dobrze. Michał, ty to jesteś taki trochę cwany, bo tobie to akonto Hołownia może już dzisiaj wypisać, że tak powiem, glejt i cię ułaskawić. Jak on za 2 lata wygra wybory, to już dzisiaj ci może... Ale za co nie miałby ułaskawiać? Za co miałby mnie Hołownia miał ułaskawiać? Mam nadzieję, że mnie nie ma za co... Jakby ja zawsze tak żartuję, że naprawdę jakby... Już nie powiem, jak żartuję, ale powiem tak, że ja, O, może tak, że dopóki nie sadzają w Polsce za przekleństwa, no to ja nie mam się czego obawiać. No bo ja trochę przeklinam w prywatnym języku. A tak, uwierzcie mi, czy rządził w Polsce PiS, czy rządził ktokolwiek inny, ja śpię spokojnie, bo ja nic w życiu nie ukradłem i nie zrobiłem niczego, czego musiałbym się obawiać w sensie prawnym. Bo czy robiłem rzeczy głupie w życiu, oczywiście robiłem. Jak każdy. I jakby no jasne, że tak, a natomiast w sensie prawnym nie sądzę, żeby jakikolwiek prezydent Rzeczpospolitej kiedyś stanął przed taką koniecznością lub dylematem, czy mnie ułaskawiać. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie. Dobrze. Sebastianie, ty jesteś moderatorem, ja mam dwa pytania. Kiedy mi je pozwolisz zadać, to jest twoja sprawa. Moderuj dyskusję, ja muszę zadać dwa pytania. To zadam pierwsze. I jeszcze muszę wrócić do, powiedziałbym, twojego imiennika, ale to jest nazwiskownik, czyli pan Kamiński. W ogóle jak ci z tym, że wszędzie Kamiński siedzi, tak trochę nikt cię jeszcze nie pomylił? To nie jest pytanie. Teraz mnie się zdarza, że często ludzie do mnie mówią panie Mariuszu. Teraz rzadziej, ale tak, to mnie wścieka, ale wściekało. Ale tak, żeby cię pomylili, nie. Wiesz co, mam pytanie. Teraz nawet powiem szczerze, że jak w dniu aresztowania podszedłem do jednego z bardzo ważnych polityków i żartując z tego powiedziałem do niego: stary, pamiętaj, Michał jestem. To było w dniu, kiedy wszystko huczało, że Kamiński aresztowany. Ja mówię: pamiętaj, Michał jestem. To mówi: o Jezu, ty masz imieniny dzisiaj? I jakby nie wydarzyło, to nie o to chodziło. Ale pytanie jest takie, słuchaj, bo ja tak trochę prywatnie, bo ja gdzieś tam, nie wiem, czy w ogóle kojarzę, to są freak fighty i te wszystkie gale organizowane. Miałem okazję tam walczyć i gdzieś tam około się obracam. Zresztą prowadzę program wywiady z tymi gośćmi i tam pan minister Mariusz, na szczęście Kamiński, wydał pewną decyzję o zamknięciu pewnej federacji. Federacji Heilik, jako jakby odpowiedź na drakoński wyrok Poczybuta. Zamknęli Heilik, ponieważ tam Czeczeńcy przyjeżdżający tu mając 2-3 lata w pierwszej wojnie czeczeńskiej, którzy uciekli, wymyślił sobie, że mają, nie wymyślił. Wydaje mi się, że nie, ale nie wiem. Chodzi mi ogólnie o takie decyzje. To była bardzo duża i ważna decyzja dla wielu ludzi, dla setek ludzi, którzy tam pracowali, dla zawodników, bo to było parę dni przed galą. Mariusz Kamiński sobie padł na pomysł 2-3 dni przed galą zamknąć to. Ja tych ludzi znam, uważam, że nie mają, ale wiesz, to jakby nie chcę przesądzać, tylko chciałem ciebie zapytać, czy te decyzje wstecz będą w jakiś sposób weryfikowane teraz, jak ten pan trafił tam, gdzie jest, i to, co on robił, będąc szefem CBA, ja nie mówię jakichś tam administracyjnych na co dzień, tylko dużych decyzji, które w mojej opinii lub w innych mogły krzywdzić ludzi i mówię, ja tam się dość mocno tym interesowałem i uważam, że on został błędnie. Czy macie zamiar w jakikolwiek sposób cofać się i patrzeć, co pan Mariusz, podkreślam, Mariusz Kamiński robił i gdzieś to przejrzeć i się temu przyjrzeć? Bo uważam, że to jest jedna z wielu, a parę zostało wdanych na polecenie polityczne, może widzimisię, a może delirium tremens akurat tego dnia. Słuchaj, ja powiem ci tak, no ja nie znam tej sprawy akurat. Sorry, oczywiście, ale ja mówię ogólnie. Nie znam. Z tego, co mi wiadomo akurat i z tego, co pamiętam, to akurat Mariusz był bardzo przychylny Kamiński uchodźcom czeczeńskim z tej pierwszej wojny czeczeńskiej. I akurat uczciwie trzeba powiedzieć, bardzo wiele dla nich zrobił i słusznie, tak? To jest ten aspekt jego działalności, za który pełen szacun. Natomiast ja tej sprawy konkretnie nie znam. Nie mam, wiesz, narzędzi, żeby się przyglądać, bo to zazwyczaj służby się w takich sprawach wypowiadają. Ale co do generalnej rzeczy, czy my będziemy przeglądać decyzję, bo oczywiście, że tak. No. Myśmy to obiecali, będziemy przeglądać. Ja w tej konkretnej sprawie w ogóle się nie chcę wypowiadać, bo i nie znam. Natomiast co do zasady... Ja nawet tego nie żądam. Właśnie chodzi mi o tak ogólnie, wiesz, bo tam jest wiele tych decyzji wydanych i teraz jak po tym czasie, czy to będzie gdzieś wstecz sprawdzane i tylko tyle, taką odpowiedź. No jeżeli tak, to super. Mam jeszcze jedno, ale teraz Sebastian. Nie, to dawaj ty jedno, bo my już zbliżamy się do finału, bo mieliśmy umówieni na godzinę, więc Tomek, ty jedno pytanie i ja na koniec mam jeszcze jedno. Dawaj ty. Dobrze. To moje jest takie, no muszę na koniec zadać pytanie, które od pewnego czasu mi się już kołacze w głowie, bo tak, policja działa, ABW działa, CBA ponoć już też działa. Wszystko jest, że tak powiem, sądy zaczynają się kruszyć, ten monolit taki ziobrowski, że tak powiem. Tak, pan sądy nigdy nie były. Pan od Grzybków się podał do dymisji. Tak, dokładnie, to jest dobry przykład. To powiedz mi, Michale, szanowny, jedną rzecz. W Senacie dzisiaj leży wniosek o cofnięcie immunitetu dla marszałka Grodzkiego, który jest podejrzany w dużej aferze. Ja nie mówię, czy jest winien, czy nie. Ja mówię o tym, co wiemy. Jest podejrzany. Dlaczego nie, jaka będzie po pierwsze wasza decyzja jako Senatu w zakresie pozostawienia mu immunitetu bądź cofnięcia? I drugie moje pytanie, w tym zakresie. Dlaczego marszałek Grodzki, wiedząc, że dzisiaj już nie ma Ziobry, nie ma Wąsika, nie ma Kamińskiego, nie ma całej tej złej strony mocy, dlaczego sam nie zrezygnuje z immunitetu i nie podda się weryfikacji sądowej? Wiesz co, to jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, przysięgam ci, w ogóle o tym nie myślałem teraz. Naprawdę, po wyniku wyborczym, po tym, co się stało i tak dalej, autentycznie w ogóle... Absolutnie jest temat, ty mi o nim, ale teraz ty mi o nim powiedziałeś i też uczciwie ci powiem, że nie rozmawialiśmy o tym ani na prezydium Senatu, ani ja z Grodzkim o tym nie rozmawiałem, natomiast to jest na pewno pytanie, które do niego warto by zadać, tak? Ja też jestem ciekaw, czy prokuratura w ogóle podtrzyma swoje stanowisko, bo pamiętajmy o tym, że na przykład w przypadku Giertycha, tam sąd obalił w ogóle całą sprawę dotyczącą przestępstwa, tak? Ja nie chcę się w tej sprawie znowu wypowiadać, ale na pewno to jest ważne pytanie. Ja też sądzę, że co do zasady znowu, że sytuacja się zmieniła i teraz nikt nie powinien się chować za immunitetem, jestem tej zwolennikiem jej absolutnie. To jest zagłosujesz? To czekaj, jak zagłosujesz, jak za tydzień, dwa, bo to jest teraz na komisji waszej, za tydzień, dwa stanie sprawa głosowania w Senacie. Cofamy immunitet, nie cofamy. Jak zagłosuje Michał? Ja poczekam, powiem ci szczerze, poczekam na rozmowę w tej sprawie. Poczekam na rozmowie. Jeżeli mnie pytasz o moją pierwszą deklarację, ale ja nie znam wszystkich aspektów i tak dalej, ale moja pierwsza jest taka, że skoro się sytuacja zmieniła, a prokuratura podtrzymuje wniosek, bo to też jest istotne, to dlaczego dokładnie nie pójść tą drogą? Ale ja nie znam, przepraszam, nie znam znowu szczegółów tej kwestii. To nie jest z mojej strony ucieczka. Na końcu i tak zobaczycie, bo ja będę głosował i na pewno te sprawy są jawne, więc ja się z tą nigdy nie uchylam przed mówieniem, odwrotnie, ja zawsze apeluję, uważam, że to jest w Polsce przekleństwo, że my nie sprawdzamy, jak nasi posłowie i senatorowie głosują. Konkretnie głosują, bo co mówić, to mówić można dużo, ale później są dziesiątki głosowań i naprawdę te głosowania mają znaczenie, bo mnie wybraliście, czy wy, czy ktokolwiek mnie wybierał, nie dlatego, co ja mówię, tylko na końcu do tego, jak ja głosuję, bo to jest ta podstawowa nasza funkcja. Jeszcze jedna rzecz, to znaczy, że wczoraj rozmawiając z jedną z senatorek, twoich koleżanek, że tak powiem, z ław senackich, poruszyłem też ten temat i ona też się zaskoczyła. Jesteś drugą osobą, która się zaskoczyła moim podejściem. Ale ja bez PiS-u się zaskoczyłem. Ale ona też, ja ją znam bardzo długo osobiście, więc wiem, że się Tomek wie, o kim mówię. Także to ona się bardzo zaskoczyła też tym faktem, więc wywołałem, mam nadzieję, że wywołałem przynajmniej w 2% senatorów powód do myślenia nad ten temat. Także Tomek, twoje ostatnie pytanie. Tak, ja już zadam pytanie, tylko mówię, chciałbym to bo Michale, wiesz, że cała argumentacja pana Grodzkiego, pasera Grodzkiego w tym momencie nie jest, byłoby nieuczciwe teraz po zmianie władzy, po przejęciu, bo tam wszystko, co mówił i ja też uważałem wtedy oddać się w ręce wymiaru sprawiedliwości, na którą rządzi Ziobro, oczywiście nie, ale w tym momencie byłoby to też takie nieuczciwe. Cała tamta argumentacja jego nie była, tak? Co do w ogóle, ja też chcę wam powiedzieć jedną rzecz, bo to chcę, żeby to wybrzmiało. Ja poznałem Tomasza Grodzkiego 4 lata temu, tutaj w Senacie i mogę powiedzieć, że ja go poznałem od jak najlepszej strony. Naprawdę jako człowieka słowa, człowieka rzetelnego. Ja chwała Bogu nie miałem nigdy okazji poznać go jako lekarza, bo miałem tego typu problemów, ale wszystko, co słyszałem o nim, od ludzi dla mnie wiarygodnych jako lekarzu, też każą mi przypuszczać, że to jest bardzo dobry lekarz, a przede wszystkim, na ile ja go poznałem, to jest to prawy człowiek. I co do tego, że on się zachowa w porządku, ja szczerze mówiąc nie mam wątpliwości. Ale to zostawmy jemu. A ja tutaj nie chcę wybiegać przed szereg. Jesteśmy uspokojeni. Ja tylko ostatnie jedno pytanie, drogi Michale, jak macie zamiar traktować i co to dla was jest, to co pani Przyłębska mówi, bo ona teraz codziennie wydaje różne, że teraz znowu prokuratora nie można znieść, tego nie można postawić, Glapińskiego nie można, konstytucja literalnie mówi, tam jest zdanie o tym, że można, ona mówi, że nie można. Co będzie z tym robić? Czy to jest wersja Brożka Beata, czyli nie publikujemy, mamy to w nosie, nie traktujemy tego wyroki, bo coś z tym trzeba zrobić, chodzi mi o to, że jak będziecie się tego odnosić? Bo ona teraz będzie wydawać postanowienia, wyroki, które wiązałyby wam ręce, gdyby obowiązywały, że tak powiem. Co chcecie z tym robić? Czy tak jak mówię, kiedy był wcześniejszy Trybunał Konstytucyjny, to wczesna pani premier nie publikowała. Co robicie? My uznajemy ten trybunał za nie trybunał po prostu. No, już. To jest odpowiedź. Bo ja też miałem takie obawy, że coś z tego trzeba powiedzieć od A do Z. Dobra, to nie jest trybunał i wtedy wszystko, co pani sobie Przyłębska powie, czy ugotuje, to jest jej sprawa. No ona jutro może ogłosić, że ty jesteś cesarzem Wietnamu, no na przykład. No i ty wyjdziesz na ulicę. I akurat to by obowiązywało, drogi Michale, i prosiłbym, żebyście to akurat opublikowali w monitorze rządowym, jeżeli można. Tego Wietnamu ci zazdroszczę, tego Wietnamu ci zazdroszczę. A jestem już tu 2 tygodnie, trzecia ta, teraz lecę do Laosu za 4 dni. Dobra, będziemy kończyć. Ja chciałem powiedzieć, że było mi bardzo miło i tak tylko od siebie, że mimo pewnych kontrowersji, czy nawet ekstrawagancji w zachowaniu, w wypowiedziach, a czasami w ubiorze, to uważam ciebie, Michale, za jednego z największych erudytów wśród polskich polityków i mówię to całkowicie bez lizania się po żadnych narządach, tylko bardzo mi było przyjemnie po prostu tu spędzić ten czas i być gdzieś tam face to face z tobą. Bardzo mi było miło, jeszcze raz dziękuję. Dzięki. Dzięki wielkie jeszcze raz. A ja Michale, proszę wszystkich widzów o stawianie lajków. Kochani, dlaczego zapomnieliście o tym? O stawianie lajków, proszę. Lepszy youtuber od nas. I o subskrybowanie waszego kanału, a przy okazji jak postawicie like na moim kanale i będziecie subskrybować mój kanał, to też będzie dobrze, ale nie zapominajcie o kanale, na którym mnie oglądacie. Dziękujemy serdecznie. Dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia, dziękuję serdecznie jeszcze raz. Do usłyszenia.